W meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Stomil Olsztyn przegrał na własnym boisku z Widzewem Łódź 0-1. Mecz od pierwszej minuty toczył się w szybkim tempie. Od początku też obydwa zespoły miały szansę na strzelenie bramki. W 33 minucie najlepszej okazji do zdobycia gola dla Stomilu nie wykorzystał Arkadiusz Klimek. Po minięciu dwóch obrońców Widzewa znalazł się z piłką sam na sam przed Onyszką, ale fatalnie spudłował, strzelając ponad bramką. W 38 minucie padła jedyna bramka meczu. Rafał Siadaczka lekko dośrodkował z wolnego w pole karne Stomilu, a piłkę posłał z bliska do siatki obrońca Widzewa Daniel Bogusz. Druga połowa także obfitowała w dogodne sytuacje do zdobycia goli, choć słaba skuteczność szczególnie piłkarzy łódzkich sprawiła, że wynik nie zmienił się do końca. Stomil mógł strzelić bramkę na 4 minuty przed końcowym gwizdkiem. Piłkę po strzale Jacka Płóciennika odbił przed siebie Onyszko, ale Jacek Hańko spóźnił się z dobitką. Olsztynianie zagrali bardzo ambitnie, chociaż wyraźnie ustępowali łodzianom w szybkości rozgrywania piłki. Piłkarze Widzewa zaimponowali umiejętnością zmienności pozycji na boisku i indywidualnym wyszkoleniem. Wygrali zasłużenie, ale 13 tysięcy kibiców Stomilu na stadionie nie miało chyba bardzo za złe porażki swojej drużyny. Stomil pokazał się jako zespół walczący, starający się do końca o zmianę niekorzystnego wyniku. A nie można było się spodziewać po środowym meczu i po tej podróży, jaką mieliśmy. Na pewno piłkarze nie mieli dużo czasu do odpoczynku, do zregenerowania sił i dlatego denerwowałem się przede wszystkim ostatnie 20 minut, żeby nie opadli za sił i żeby nie odpuścili. Czy Stomil czymś pana zaskoczył? Nie spodziewałem się tu gry może agresywniejszej ze strony Stomilu. Tu zawsze był dla nas trudny teren, przecież ostatnio mieliśmy jeszcze bardzo dobrą drużynę i przegraliśmy tutaj 1-0. Mieliśmy wygrać to spotkanie, wiadomo, walczyło mistrzostwo Polski. Można było zdobyć jeszcze kilka bramek, aczkolwiek cieszymy się, że w ogóle wygraliśmy ten mecz. Czy Stomil czymś was zaskoczył? No i myślę, że wiedzieliśmy, że Stomil będzie chciał przynajmniej punkty walczyć tutaj z nami, ale wydaje mi się, że piłkarsko jesteśmy lepszym zespołem, podjęliśmy walkę i to wystarczyło. Widzę, szczególnie w drugiej połowie miał sytuację, ale to po prostu wynikało z tego, że po prostu prowadzili 1-0, my po prostu się odkryliśmy i oni każdą nadarzającą się sytuację przeprowadzali groźne kontry i dwie sytuacje były takie, które musieli wykorzystać, przy dwóch bardzo dobrze zachował się nasz bramkarz. Przy jednej zając przestrzelił, także ja myślę, że tutaj w dzisiejszym meczu zabrakło konsekwencji. Przede wszystkim kontuzje Rafała Kaczmarczyka, naszego tutaj rozgrywającego, zadecydowały o tym, że no, zabrakło nam tej siły takiej ofensywnej. Mam nadzieję, że do środy się wykorujemy i podejmiemy tutaj Petrochemię w sposób godziwy i zainkasujemy 3 punkty. Z Petrochemią zagra już Litwin Andrejusz Tereskinas? Sądzę, że tak. Andrzej po ostatnim meczu z Irlandią narzekał na ból nogi. Myślę, że dołączy do naszej drużyny. Mamy spore kłopoty właśnie kadrowe.